Zakładam wodery. Pierwszy raz od 4 miesięcy. Idę na łososie. Siedzi. Witam serdecznie na kanale Popas Wodzie. Jest luty, 4 luty, niedziela. U nas zaczął się sezon łososiowy, więc wybrałem się dzisiaj na łososie. Nie muszę nic złapać. Wystarczy mi to, że jestem nad rzeką, że można fajnie odpocząć. I zapraszam Was do oglądania, zobaczymy co się wydarzy. A, jestem dzisiaj z dwuręczną muchówką. Pierwszy raz w życiu dwuręczna muchówka i łososie. Także zaczynamy, zobaczymy co się wydarzy. Zapraszam do oglądania. I dzięki wszystkim za nowe subskrypcje. Pozdrawiam. ...2024, luty. Pierwsze zanurzenie. Cojones. Dzisiaj będą miały przejebane. Było pyknięcie. Siedzi. Siedzi. Proszę. Pięknie. Siedzi, siedzi. Co nie, czy to łoście to ci. Stratka.
musimy od góry podebrać. Udało się złapać taką troć. Weszła piękna trotka. Pierwszy dzień z dwuręczną muchówką nad rzeką. Pierwszy raz w życiu w rękach dwuręczna muchówka i udało się złapać taką troć. Dobra, wraca do wody. No już jestem dzisiaj zadowolony. Piękna ryba. Jest woda lodowata. Biorę się za dalsze łowienie. A więc tak, powiem wam, jak tym sprzętem dzisiaj łowię. Jest to dwuręczna muchówka od Trapera Warrior. Dwuręczna, 11-stopowa. Linka Rio Scandi, kołowrotek Lampsona, 9 i przypon 0,40 żółka. Tak wygląda mój sprzęt dzisiaj. Jak widzieliście, już fajna rybka jedna weszła, chociaż jeszcze mają u nas okres ochronny, bo dopiero od 3 kwietnia można łapać u nas trocie. Ale no nic nie zrobię, no złapała się, trudno. Tak, wbijam dalej. Tutaj fajny odcinek rzeczki, wbijam i może jakiś łosoś wejdzie. A, i pokażę wam jeszcze muchy, jakie muchy używam. Używam takich muszek na tubie, czy na rolce, jak tam kto woli. A różnego koloru. Zobaczymy, co będzie brało. Dobra, ja wbijam, a wyglądajcie dalej. Może jeszcze coś wejdzie fajnego.
Więc tak, ja już wracam. Trochę kochane zmarzło. Stóp też już nie czuję, chociaż jestem maksymalnie grubo ubrany, ale woda jest lodowata. 4 godzinki łowienia. Jedna rybka weszła. Sprzęt się fajnie spisał. Jak na pierwszy dzień z dwuręczną muchówką mi weszła troć. Także jestem mega zadowolony. Więc tak, dajcie lajka, zostawcie subika i do następnego.